W związku z zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych oraz zaduszkami, czy mógłby ksiądz wytłumaczyć, na czym polega ta różnica? Różnica jest dość znaczna, bo 1 listopada wspominamy Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy są już w niebie, którzy cieszą się radością życia wiecznego w tej największej chwale. Niektórych świętych znamy i błogosławionych z imienia, jak błogosławiony Jan Paweł II, czy Jerzy Popiełuszko, święty Stanisław, ale wiemy, że wszyscy, którzy trafili do nieba, oni są świętymi, dlatego ich wspominamy 1 listopada. Natomiast dzień zaduszny to wspominamy i modlimy się za tych wszystkich, którzy są jeszcze w czyśćcu, którzy nie dostąpili tej łaski jeszcze nieba i oni tak naprawdę potrzebują najwięcej naszej modlitwy. I to właśnie dzień zaduszny, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, jest takim dniem, w którym się modlimy za tych wszystkich, którzy potrzebują jeszcze modlitwy, żeby trafić do nieba. Jak katolik powinien dobrze obchodzić te święta? Katolik dobrze obchodzi to święto? Myślę, że to jest bardzo łatwe i to wszyscy wiemy. Najlepsze obchodzenie świąt przez katolika i najbardziej pożyteczne także dla tych, których wspominamy w tych dniu, to jest po prostu dla nich modlitwa. Wiadomo, że jesteśmy na mszy świętej, modlimy się, przyjmujemy komunię w ich intencji. Na cmentarzach zapalimy świeczkę, to także myślę, jest to wspomnienie i myślę, że każdy, który tam jest, przynajmniej jedną modlitwę odmówi za tych wszystkich zmarłych, bo to jest jedyna rzecz, którą możemy dla nich zrobić i jedyna, która im tak naprawdę w tym momencie jest potrzebna, czyli nasza modlitwa i komunia święta w ich intencji. Dzisiaj, czyli 31 października, jest właśnie obchodzony tak zwany Halloween. Czy mógłby ksiądz wytłumaczyć, na czym to mniej więcej polega i czy ludzie wierzący powinni brać udział w takich imprezach? Różnica jest dość znaczna, bo wspomnienie Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny jest świętem katolickim i chrześcijańskim, natomiast Halloween wcale takim nie jest i to jest pierwsza różnica. My we Wszystkich Świętych, tak jak wspomniałem wcześniej, wspominamy tych wszystkich wiernych zmarłych i we Wszystkich Świętych tych, którzy są już w niebie, natomiast w Halloween nie wspomina się świętych, nie wspomina się tych, którzy zrobili coś dobrego, natomiast jest to związane z kultem i co widzimy w tych różnego rodzaju ubiorach, przebraniach, są to upiory, różne diabełki, wiedźmy i tak dalej, co już od razu także i wizualnie widać tą bardzo wielką różnicę. I wiadomo, że pod tym względem trudno, żeby katolicy, chrześcijanie w jakiś sposób zaaprobowali to, co jest związane nie z tą radością nieba, tylko z tym, co jest związane z tą ciemną stroną, co jest także związane z tym takim potępieniem, które jest na własne życzenie, jeżeli ktoś nie postępuje zgodnie z przykazaniami.